Zaniedbane od dziesięcioleci tereny zielone przy Głogowskim Szpitalu mają szansę na znaczne upiększenie. Spowodować to ma konkurs, jaki ogłosili politycy Platformy Obywatelskiej, posłanka Ewa Drozd oraz europoseł Jacek Protasiewicz, który ponownie stara się o fotel europarlamentarzysty. Taka deklaracja została złożona podczas wtorkowej konferencji prasowej zwołanej w związku z niedzielnymi wyborami do europarlamentu. Ewa Drozd nawiązała do sytuacji szpitala, zwróciła uwagę, że rzecznica obroniła się z zapaści i wychodzi na prostą. I dlatego razem z Jackiem Protasiewiczem wyszła z nową inicjatywą. Chcemy ogłosić konkurs na upiększenie terenów zielonych przy Głogowskim Szpitalu. Wszyscy głogowianie i nie tylko, osoby, które miały okazję być w Głogowskim Szpitalu, znają doskonale te tereny. Niektórzy pamiętają jeszcze ich świetność. Było to niestety bardzo, bardzo dawno temu. Konkurs odbywa się pod patronatem Jacka Protasiewicza. Formuła konkursowa jest otwarta. Jak zachęcić do obywateli, żeby się w to włączyli? No wymyśliliśmy, że w związku z tym właśnie starą unijną metodą, czyli nie będziemy kierować konkursu wyłącznie do specjalistów, do firm, czy to architektonicznych, czy zagospodarowania zieleni, tylko postaramy się zachęcić wszystkich, którzy czują, że mają talent. Dla zwycięzców przewidziana jest nagroda. Laureatem zostanie jedna osoba czy zespół, to chcę wyraźnie powiedzieć. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Konkurs konkursem, ale już za upiększanie przyszpitalnego terenu trzeba będzie zapłacić. Skąd na to wziąć pieniądze? Jesteśmy po rozmowach z wieloma ogrodnikami, osobami, które prowadzą taką działalność. Bardzo chętnie chcą włączyć się w to przedsięwzięcie i chcemy też zainteresować mieszkańców Głogowa, ale to, tak jak mówię, to dopiero najprawdopodobniej późną jesienią. Zależało to też będzie od tego, jak będą postępować prace przy dobudowie szpitalnego oddziału ratunkowego. Pomysłodawcy liczą także na pomoc głogowian. Będziemy zachęcać mieszkańców Głogowa do tego, żeby czynnie wzięli udział również w tej akcji, wykupując cegiełki o różnej wartości i będą mogli zasadzić tam czy swoje drzewko, czy też taką roślinę, którą chcieliby upamiętnić swoją pomoc właśnie dla tego szpitala. Ja już się zgłaszam. Idę do prac fizycznych i do wykupienia cegiełki. Projekty można przynosić do biura Ewy Drozd przy Alei Wolności 11 do 31 sierpnia. Rozstrzygnięcie wyników nastąpi 15 września, a ich ogłoszenie 5 dni później.